Opel Kadett GS i był początkowo oferowany wyłącznie jako hatchback, a od 1987 roku także jako kabriolet. Początkowo sprzedawany był z 1,8-litrowym silnikiem benzynowym, kod wewnętrzny 18E, o mocy 115 koni mechanicznych 85 kW bez katalizatora. Od 1986 roku oferowany był również z silnikiem C18NE o mocy 100 koni mechanicznych 74 kW. W roku modelowym 1987 silniki 1,8-litrowe zostały wycofane i zastąpione dwoma różnymi silnikami dwulitrowymi, C20NE z katalizatorem osiągał 115 koni mechanicznych 85 kW i 20SEH bez katalizatora osiągał 129 koni mechanicznych 95 kW. Kadett GSI posiada amortyzatory gazowe oraz, w porównaniu z innymi wariantami, twardsze i o około 15 mm krótsze sprężyny. Silniki Kadetta GSI posiadają chłodnicę oleju z termostatem. Kadett GSI był dostarczany z ABS i wspomaganiem kierownicy na życzenie. Wersja bez wspomagania miała amortyzator skrętu. Opel Kadett GSI jest wyposażony w wentylowane hamulce tarczowe na przedniej osi. Zderzaki są bardziej obszerne. Plastikowe panele są zamontowane na listwach bocznych. Boczne listwy ochronne są węższe, elementy wentylacyjne zostały zintegrowane z maską, a tylne światła zostały przyciemnione przez plastikowe listwy. Co więcej, tylne światło przeciwmielne znajduje się w tylnym zderzaku, dzięki czemu Kadett GSI posiada dwa światła cofania. Wycieraczka tylnej szyby została przeniesiona ze względu na tylne skrzydło i poprowadzona przez otwór w tylnej szybie. Oprócz słupków B, tylna klapa między tylnymi światłami jest również pokryta czarną folią. Emblematy Opla są naniesione na maskę i tylną klapę jako naklejki. Środki te odróżniają wariant GSI od podstawowych wersji na zewnątrz. Dostępne akcesoria obejmowały elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne oraz komputer pokładowy. Komputer pokładowy wyświetlał aktualne zużycie paliwa, zasięg, średnią prędkość, średnie zużycie paliwa, stoper i godzinę. Wnętrze Kadetta GSI również różniło się od podstawowych wersji sportowymi fotelami, wyświetlaczami LCD, trójramienną kierownicą z emblematem GSI, systemem kontroli w górnej części deski rozdzielczej, zmodyfikowanymi obiciami siedzeń, dwoma lampkami do czytania i panelami drzwi. Na specjalne zamówienie dostępne były fotele i boczne panele tapicerowane skórą konoli. W trzydrzwiowej wersji hatchback GSI osiągnął współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,30, co było bezkonkurencyjne dla jakiegokolwiek innego pojazdu w klasie kompaktowej w tamtym czasie, Golf 2 GTI 0,37. Wartość ta jest również dowodem na to, że plastikowe elementy dodatkowe wariantu GSI testowane w tunelu aerodynamicznym nie tylko służyły sportowemu wyglądowi, ale także pełniły funkcję aerodynamiczną i zmniejszały zarówno siłę nośną, jak i opór powietrza. Kadett z nadwoziem hatchback bez spoilerów osiągnął współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,32. Kadett GSI 16V pojawił się na rynku wiosną 1988 roku i był pierwszym produkowanym na dużą skalę modelem Opla z czterema zaworami na cylinder. Szczególną cechą silnika, oznaczenie wewnętrzne C20XE dla wariantów z regulowanym katalizatorem, jest wspólne opracowanie bardzo starannie zaprojektowanej głowicy cylindrów z firmą Cosworth w Anglii. W przeciwieństwie do GSI 8V20, C20NE, silnik ma kolektor typu wentylatorowego i kontrolę spalania stukowego. W porównaniu do C20NE, kolektor dolotowy jest również znacznie bardziej dopracowany. Kadett GSI 16V został dostosowany do osiągów silnika na wiele sposobów. Na przykład tylna oś została wyposażona w hamulce tarczowe, dwutłoczkowe zaciski stałe, zamiast hamulców bębnowych. Ponadto z przodu zamontowano wzmocniony drążek stabilizatora, a na tylnej osi z belką skrętną, dodatkowy drążek stabilizatora. Nadwozie Kadetta GSI 16V ma ciągłą środkową belkę poprzeczną z przodu i bardziej płaską dolną belkę poprzeczną z przodu, co zapewnia miejsce na nieco węższą, ale wyższą chłodnicę. Ponadto, nadkola zostały wzmocnione w górnej części przy przejściu do słupka A. Wprowadzono również modyfikacje układu kierowniczego i podwozia. Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów F20 Kadetta GSI 16V została również dostosowana do osiągów silnika. Samochód miał współczynnik oporu powietrza 0,30 i powierzchnię czołową 2,3 m², co dawało powierzchnię oporu powietrza 0,61 m². Wnętrze różniło się od GSI 2.
Zero inną gałką dźwigni zmiany biegów, wykonaną ze skóry i emblematem 16V na kierownicy. Zewnętrznie kadet GS i 16V odróżnia się od kadeta GS i plakietką 16V na przednim zderzaku i tylnej klapie. Posiada również tylny tłumik z prostokątnymi podwójnymi rurami wydechowymi. Specjalny wariant kadet GS i Champion, który podobnie jak standardowy GS i był dostępny z silnikiem 2.0 i 8V C20NE oraz 2.0 i 16V C20XE, był oferowany od kwietnia 1990 roku. Początkowo był dostępny tylko z trzema drzwiami i miał standardowe angielskie skórzane wnętrze Connolly ze skórzanymi fotelami Recaro i panelami drzwi pokrytymi skórą. Wraz z rozpoczęciem roku modelowego 1991 we wrześniu 1990 roku, Champion nie był już dostępny tylko jako wariant trzydrzwiowy, ale także jako pięciodrzwiowy. Wszystkie Champion były teraz dostępne fabrycznie z welurową tapicerką. Skórzane wnętrze, które nadal było dostępne tylko dla trzydrzwiowego kadeta GS i Champion, kosztowało teraz dodatkowo 2400 marek niemieckich. Pięciodrzwiowy GS i również mógł być zamówiony ze skórzanym wnętrzem, ale nie w przypadku pięciodrzwiowego Champion. Tylko pięciodrzwiowy GS i mógł być wyposażony w skórę. Skórzane wnętrze w wersji pięciodrzwiowej kosztowało jednak ponad 1200 marek niemieckich więcej niż w trzydrzwiowej. Oznaczało to, że pięciodrzwiowy GS i 16V kosztował około 40 000 marek niemieckich bez żadnych innych dodatków. Wersja pięciodrzwiowa z pełnym wyposażeniem w oryginalnym stanie jest więc dziś rzadkością, między innymi dlatego, że pięciodrzwiowa była sprzedawana znacznie rzadziej niż trzydrzwiowa. 15-calowe felgi aluminiowe z oponami 185x55R15 były również standardowym wyposażeniem kadeta GS i Champion. Poza kadetem Cabrio Special Edition, był to jedyny niemiecki wariant kadeta z 15-calowymi kołami w standardzie.